Pomimo tego, że nie możemy kontrolować na naszym serwerze współdzielonym aplikacji, takich jak Apache, Linux, PHP Myadmin, czy też interpreter PHP możemy zalogować się na serwer za pomocą klienta FTP i sprawdzić kilka rzeczy, ale wcześniej zadbajmy o mocne hasło użytkownika Konta FTP. Oznacza to utworzenie nowego użytkownika konta FTP po stronie panelu admina naszego serwera i przypisanie mu silnego hasła. Następnie postarajmy się o to, aby komunikować się z naszym serwerem za pomocą bezpiecznego protokołu FTP, czyli SFTP. Oczywiście zakładając, że usługodawca udostępnia nam taką możliwość. Po tym, jak się już zalogujemy, sprawdźmy prawa dostępu do plików. Dla plików 644, dla folderów 755, dla pliku konfiguracyjnego 600, a dla HT Access 444 bądź 400. I o prawach dostępu do plików i co oznaczają te konkretne liczby. Będziemy jeszcze mówili w tym kursie. Na marginesie może nadmienię tylko, że prawa dostępu możemy właściwie tak ograniczyć, że nie będzie możliwa nawet automatyczna aktualizacja WordPressa. Ale to oczywiście może powodować wiele innych problemów, jeśli inne zasoby będą próbowały cokolwiek edytować. Zaś samą aktualizację będziemy musieli przeprowadzać ręcznie. Generalnie możemy korzystać z takiego rozwiązania, ale w wyjątkowych sytuacjach w odniesieniu do najcenniejszych elementów systemu. Osobno także warto rozważyć zabezpieczenie konkretnych zasobów WordPressa. W tym celu możemy wykorzystać odpowiednie pluginy bądź też wpisy w plikach htaccess. I mam tutaj na myśli katalog wp-admin, wp-includes i podfolder uploads w katalogu wp-content. Innym wrażliwym plikiem, który warto zabezpieczyć to plik konfiguracyjny, czyli wp-config.php który w gruncie rzeczy jest zwykłym plikiem tekstowym przechowującym dane o naszej bazie wraz z hasłem dostępu. Warto podkreślić, że lepiej nie edytować go bezpośrednio na serwerze, gdyż może to spowodować utworzenie tymczasowego pliku o rozszerzeniu SWP, który jest dostępny bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Jeżeli chcemy zmodyfikować jakieś wpisy w tym pliku, to najlepiej ściągnąć go na dysk twardy, wyedytować i z powrotem załadować na serwer. Często można napotkać także rozważania na temat przeniesienia wyżej strukturze katalogów pliku wp-config ale jest to wątpliwe rozwiązanie, bazujące na poczuciu bezpieczeństwa. Usuwanie zbędnych zasobów. W tym przypadku chodzi o niektóre pliki WordPressa, które nie spełniają żadnej sensownej funkcji w działaniu aplikacji, oprócz tego, że udostępniają światu różnego typu informacje. I właściwie z tym zagadnieniem wiąże się kolejne zagadnienie, czyli higiena konta. Starajmy się nie umieszczać na naszym serwerze niepotrzebnych zasobów, przykładowo kopii bezpieczeństwa WordPressa, które mogą posiadać informacje dostępowe lub ujawnić strukturę katalogów. Kopii bezpieczeństwa pojedynczych plików PHP ze zmienionym rozszerzeniem. Plików z hasłami i innymi danymi, które są spakowane i chronione hasłem. To złudne zabezpieczenie. Innych plików i katalogów, które po prostu nie są potrzebne do działania WordPressa.